niższy ZUS, czyli ZUS uzależniony od przychodu, będzie dla osób, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły przychód z działalności gospodarczej nie większy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie to kwota maksymalnie 63 tysiące złotych. Niższy ZUS nie obejmie osób, które na przykład korzystają już w tej chwili z tak zwanego małego ZUS-u. Nie obejmie osób, które w roku poprzednim prowadziły na przykład działalność artystyczną. Nie obejmie również osób, które są na przykład na tak zwanym samozatrudnieniu. Składki ZUS uzależnione od przychodu będą mogli opłacać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy. Czyli dokładnie 3 lata mogą opłacać składki ZUS uzależnione od przychodu, kolejne 2 lata mają obowiązek opłacać już duży ZUS, a później oczywiście znowu można wrócić do tych preferencji. Możemy śmiało powiedzieć, że przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w połowie 2018 roku, tak naprawdę przez 5,5 roku maksymalnie będzie miał prawo do korzystania z uprawnień dotyczących opłacania niższych składek ZUS. Kiedy to może się wydarzyć? W takim przypadku, jeżeli na początku przez 6 miesięcy będzie korzystało z ulgi na start, czyli nie będzie miał obowiązku opłacania składek ZUS, następnie będzie opłacał tak zwany mały ZUS i następnie, jeżeli oczywiście spełni warunki, czyli jego przychód nie będzie większy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, będzie mógł skorzystać przez kolejne 36 miesięcy właśnie z opłacania składek ZUS uzależnionych od przychodu.